No właściwie to wczoraj wieczorem byłem nastawiony, już miałem sprzęt pakowany w samochodzie. Miałem jechać na ostatnie pstrągi potokowe, bo to jeszcze jutro i koniec. No ale tak się poukładało, no i pojechałem na trocie. Po 40 minutach wędkowania w zwężeniu, a byłem za karlinem, to już mówię uczciwie jak wędkarz, byłem za karlinem na mostach, w zwężeniu, w takim zawirowaniach, dole, krzaki, łodzy zwisające nad wodę. I lubię takie miejsca obrzucać, ale nie było tam miejsca z przodu, żeby rzucić, tylko za krzakiem. Czyli dobre miejsce, żeby obrzucić, musiałem rzucać pod prąd i ściągać z prądem. No i przynęta wpłynęła kilka metrów, poczułem pieruńskie uderzenie. Przyciąłem, no i efekt od razu poczułem na kiju. I ryba spłynęła na środek i pod wierzch wywinęła się. I pierwszy raz w życiu zobaczyłem coś takiego. Wiedziałem od razu, że kotwica ugrzęzła głęboko gdzieś w skrzelach, bo na wodzie pokazała się farba. Wiedziałem, że ryba jest moja, że długo nie powalczy. I od razu błyskawicznie ją pod brzeg i po pierwszym podprowadzeniu pod brzeg wyjąłem ją. Zrobiłem co trzeba. Była zapięta głęboko w gardle, kotwica w skrzelach, w języku, także nie miała szans. Przy wypinaniu błystki zauważyłem, że pysk ma niesymetryczny. Z jednej strony są normalnie nożyczki, a z drugiej te nożyczki są wyrwane i zawinięte do środka, do pyska i zarośnięte. Czyli dowodem jest to, że wyjęte smolty, ryby niewymiarowe, albo nawet miarowe, ale wypuszczone do wody, jak chociaż mają pysk uszkodzony, gdzieś tam rozerwane, bo to się często zdarza. Jeżeli się wypuści, ona przeżywa. To się wygoi po swojemu, zarośnie i jest pełnowartościowa ryba. Dzisiejszy ten samczyk złowiony to taki gdzieś około 3,5 kg i w dobrej kondycji, przepiękny grubasek, a gdyby trafił na wędkarza, często się zdarza, że zabierają niewymiarowe ryby, bo ukłuła się ryba i ona już zdechnie. Nieprawda. Zawsze rybę trzeba wypuścić, jeśli nawet trzeba to, albo jest na haczyku, obciąć haczyk, wypuścić. Ryba sobie da radę.